science now becomes manifest and actual, and your crystals formed. Powróćmy jeszcze do samych początków wszechświata i modelu tak zwanego Wielkiego Wybuchu. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wszystkie konieczne informacje były obecne, aby umożliwić realizację tego, co prawdopodobne. W przeciwnym razie nie doszłoby do tego zdarzenia. Na przykład powstanie atomów i systemów gwiezdnych. Wspomina o tym dr Asimov. Jednakże badania przeszłości wszechświata wskazują, że idąc wstecz ku początkowi, entropia układu malała. W przeszłości energia skumulowała się w jednym punkcie, a entropia była obniżona do absolutnego minimum. Nastąpił wówczas stan maksymalnego skupienia. Spróbuję sobie wyobrazić wielką kulę gorącej materii zawierającą wszystkie niezbędne informacje uporządkowane według rangi, jak żołnierze na paradzie. Wszystko to działo się jakieś 15 miliardów lat temu. Z chwilą eksplozji rozpoczął się proces entropii, który trwa do dzisiaj i zachowuje tendencję wzrostową. Zupełnie tak, jakby żołnierzom dano nagle rozkaz opuszczenia szeregów i rozejścia się w różnych kierunkach, a oni, posłuszni rozkazowi, rozpierzchli się każdy w dowolnie wybranym przez siebie kierunku i rozstawili się równomiernie na całej powierzchni Ziemi. W tym momencie całkowitej równowagi entropia osiągnie stan maksimum. Dr Asimov mówi o Wielkim Wybuchu, upatrując w nim, podobnie zresztą jak liczne grono fizyków, jedynego możliwego wyjaśnienia powstania życia na Ziemi. Niemniej jednak model ten zakłada skupienie energii w jednym punkcie wszechświata, który jednocześnie zawierałby wszelkie elementy i informacje dotyczące wszystkich form życia, jakie obserwujemy wokół siebie. Przypuśćmy, że hipoteza zakładająca, iż plazma lub coś w tym rodzaju jest skupiskiem informacji niezbędnych dla całego życia biologicznego, jest słuszna. Jak jednak wyobrazić sobie ten fakt, uwzględniając dodatkowo jeszcze temperaturę rzędu kilku miliardów stopni? Tak więc pomysł z przechowywaniem informacji w plazmie o tej temperaturze jest stosunkowo trudny do wyobrażenia, nawet dla naukowców. Dlatego też porównałbym teorię Wielkiego Wybuchu do podróży w świat fantazji i ucieczkę od rzeczywistości. Istnieje ponadto drugi aspekt związany z Wielkim Wybuchem, dotyczący istniejących praw, którym podlegają te procesy, nawet gdyby były to prawa samoregulujące się, jak twierdzi profesor Paul Davis. Wobec takiego stanu rzeczy nawet fizycy muszą przyznać, że istnieje konieczność ingerencji zewnętrznej, która ma wpływ na plazmę czy materię, aby można było dojść do takiej postaci świata, jaką ma on obecnie. Te prawa nie wzięły się znikąd, one muszą mieć swoje źródło. Aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie tego problemu, trzeba dopuścić możliwość istnienia Boga. Materia nie jest w stanie wytworzyć praw, którym sama podlega, i w tym świetle nie można być według mnie naukowcem i jednocześnie ateistą. Wynika stąd, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby informacje niezbędne do powstania życia pojawiły się nagle i przypadkowo, dokładnie w momencie Wielkiego Wybuchu. Weźmy zatem pod uwagę inną możliwość, zakładającą stopniowy przypływ informacji, następujący wraz z upływem czasu. Jednak na podstawie nowoczesnej interpretacji drugiego prawa termodynamiki można stwierdzić, że takie podejście jest również nie do przyjęcia. Ani energia, ani czas, ani przypadek nie mogły same z siebie stać się przyczyną powstania życia. Posłużmy się tu prostym przykładem. Oto zwykły patyk, taka martwa gałązka, która kiedyś, wykorzystując energię słoneczną, rosła, była żywa, kwitła, teraz jednak jest martwa. Jeśli poddam ją w tej chwili działaniu promieni słonecznych w układzie otwartym,
to się nagrzeje. Właściwie już jest bardzo ciepła, ponieważ mamy dziś upalny dzień i promienie słońca mocno prażą. Na tym etapie uporządkowanie tej gałązki maleje, a entropia wzrasta. Tak dzieje się w otwartym systemie. Dlaczego zatem uporządkowanie nie rośnie, chociaż zgodnie z prawem ewolucji powinno? A teraz poddajmy naszej analizie ten uroczy kwiat, który ma takie piękne, lekko nakrapiane płatki. On także absorbuje energię słoneczną, zupełnie tak samo jak sucha gałązka. Ale procesy biologiczne, jakie w nim zachodzą, między innymi dzięki udziałowi chlorofilu, przyczyniają się do większego uporządkowania, powodując wzrost storczyka. Jeśli jednak zerwę kwiat i w ten sposób doprowadzę do jego obumarcia, to promienie padające na tę martwą już roślinę sprawią, że zacznie się ona nagrzewać, w wyniku czego nastąpi całkowita dezintegracja jej układu. Na czym zatem polega różnica między uschniętą gałązką a żywą rośliną? Różnicę tę można wyjaśnić za pomocą pojęcia teleonomii, która interpretuje zjawiska zachodzące w organizmach żywych w kategoriach celowościowych. Energia pozyskiwana jest w celu osiągnięcia wysokiej organizacji, natomiast martwa materia nie posiada tej zdolności. Jakie jest pochodzenie teleonomii? Teleonomia głosi cel pojawiający się w samym systemie, jednak nie istnieje w materii sama z siebie. Jest natomiast wpisana we wszystkie formy życia, dlatego nasza roślina ma zdolność pobierania energii słonecznej, która powoduje jej wzrost, dzięki czemu jej uporządkowanie rośnie. Jako naukowiec czuję się zobowiązany, aby wskazać, że musi istnieć jakieś źródło tej celowości, transcendencja wykraczająca poza wszechświat. Osobiście wierzę, że stwórcą wszystkiego i źródłem życia jest żyjący Bóg. On dostarczył wszelkich niezbędnych informacji koniecznych dla powstania życia i objawił się człowiekowi w swoim Synu, który się wcielił, abyśmy mogli go poznać. Człowiek został stworzony jako Homo sapiens, istota myśląca, a skoro sam Bóg tak mnie stworzył, abym mógł zrozumieć, to ja chcę zrozumieć i dążę do zrozumienia otaczającego mnie świata i Boga. To poznanie jest możliwe dzięki temu, że On sam daje się nam poznać w osobie Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli Mu służyć i przyjąć Go do swojego serca, jako Logos, Słowo, przez które stały się wszystkie rzeczy i które jest życiem. Opracowanie wersji polskiej i udźwiękowienie Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tekst polski Bogumiła Maj. Czytał Roman Baczyński.